Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Katie Rain. Dokładnie, Katie Rain. I kochani, dzisiaj sobie raczej zwiedzimy komisariat policyjny, a przynajmniej taki mam zamiar, potem pewnie znów do babci nad jeziorem. Znaczy, do babci nad jeziorem, chatka nad jeziorem, rezydencja Rainów, nie. Znów pójdziemy do rezydencji Rainów, pogadamy z naszą babuleńką, zapytamy się jej, dlaczego może ta pani jest taka na nas wściekła, czy dziadek miał jeszcze jakieś tam kontakty z jej córką i tym podobne. Dobra, ale lecimy na komisariat bez zbędnego przedłużania. Powiem wam szczerze, że robię ogólnie ten odcinek dosyć tak na prędce, bo za oknem jest właśnie okres... Jezu, ja mam dzisiaj jakiegoś lag braina. Jest okres koszenia trawników i tym podobnych, więc dźwięki są strasznie natłumione. Mam nadzieję, że to nie będzie słychać na nagraniu, ale zobaczymy. Dobra. Lenny. Hey, Lenny. Hello, Kathy. Zapytajmy go dokładnie o bazę lotniczą McConnell. Nah, I don't wanna ask him about that. Nie chcę go o to pytać. Dlaczego nie? Może o Lily Myers? Hey, Lenny, możesz znaleźć raport policyjny? Chodzi o dziewczynę, która tu utonęła. Lily Myers. Chciałbym pomóc Katie, ale lepiej porozmawiaj najpierw z szeryfem. Dobrze, tak zrobię. Hojrak, pseudonim. Zapytam się, czy znam może kogoś takiego. Aha, dlaczego nie? Może Charles Wade? Co sądzisz o Charlesie Wade'ie? Moim zdaniem jest w porządku. Przez lata dużo zainwestował w miejscową społeczność. Odkąd pamiętam, był ważną osobą w mieście. Rodzina Myersów. Znasz rodzinę Myersów? Podobno mieszkali niedaleko jeziora. To nie ich córka utonęła dawno temu? Tak, zgadza się. Może bym ich rozpoznał, gdybym ich zobaczył, ale tylko tyle. Dobra, czy my chcemy cię o coś zapytać jeszcze? Może tą monetę? Nie. Ale może kluczyk też nie? Tego też nie chcę pokazać. Lenny, rozpoznajesz tych ludzi? Nie, przykro mi. To trudno. Prześwietlone? Też nie chcesz. Nic nie chcesz mu już pokazać. Biedny. Kolega. Dobra, szeryfie, mamy do pokazania. Ty o tym wiesz, ja o tym wiem. Ta rozmowa ma być szybka i perfekcyjna. Dzień dobry, szeryfie. Mogę zadać kilka pytań? Skoro pani musi. Dobra, musiałem sobie mikrofon delikatnie przesunąć, dlatego mnie przez chwilę nie było słychać. Dobra, baza lotnicza McConnell. Nie muszę go dopytać. Dlaczego nie? Lily Myers. Czy wie pan coś o utonięciu z 1975 roku? Młoda dziewczyna Lily Myers? Truman się tym zajmował. Ja nie brałem w tym udziału. Mogłem zerknąć ten raport? Pamięć pani szwankuje? Dobra. Czyli znów będziemy musieli chyba zabrać troszeczkę kawy. Co sądzisz o Charlesie Wade'ie? Wiele osób w miasteczku interesowało się jego życiem, to na pewno. Chyba mam za niską mikrofon. O, teraz powinno być idealnie. Tak? Możesz rozwinąć? Kolejny bogaty skurczybyk robiący swoje. Nawet nazwali teraz główną ulicę jego nazwiskiem. Jakiś cholerny żart. Oj, sorki, przegrałem. Czekajcie, jeszcze o zdjęcie go zapytajmy. Skoro on jest taki wiekowy, to... Jest nowe mieście, pewnie nie zna tych ludzi. No ale zapytaj! Idź ty. Nic mu nie chcesz pokazać, no. Ja wiem, że on jest już ma swoje lata, ale coś mu się od życia należy. Można było mu coś pokazać. Dobra, znów to samo. Lecimy. Czy ja mam w ogóle jeszcze ten kluczyk? Czy ja mam ten kluczyk?
Teraz będzie szukać dowodu, gdyby były potrzebne. Wyglądają na solidne. Musiałbym sporo nachasować, żeby je otworzyć. No i zajęłoby to sporo czasu. Dobra. To są raporty policyjne. No dobrze, musi być tu coś na temat śmierci Lily Meyers. Okej, co my tu mamy? Dobra, jest 14 lipca 1975 roku, 5:18. Służby ratunkowe, które zostały wezwane do rezydencji niedaleko jeziora Conwell, zgłosiły, że młoda kobieta około 16 lat została znaleziona martwa, unosząca się na powierzchni wody. Prawdopodobnie utopiła się w jeziorze. 14 lipca 1975 rok, 5:44. Policja przyjechała na miejsce zdarzenia. Sanitariusze są w drodze, opóźnienie mgłą. Ciało całkowicie ubrane. Nie ma widocznych śladów przestępstwa. Prawdopodobnie wypadek. W trakcie przeszukania posiadłości znaleziono list pożegnalny. Pismo pasuje do ofiary. Świadkowie potwierdzają, że miała problemy psychiczne. 14 lipca 1975 rok, 19:26. Gdy sanitariusze przyjechali i stwierdzili zgon dziewczyny, jej ciało przewieziono do kostnicy. 16 lipca 1975 rok, 11:20. Koroner ustalił, że przyczyną śmierci było utonięcie. Zewnętrznych śladów walki nie znaleziono. Potwierdzono samobójstwo. Czyli ewidentnie było to samobójstwo. Ktoś tu chyba lubi Virginia Woolf. Ciekawe, czy ma to głębsze znaczenie. Nie rozumiem. Gdzie zmieniałeś Virginia Woolf? Nic nie było nawet o tym mowy. Nie rozumiem tego, ale dobra. Masz coś do powiedzenia? Nie. Nie masz nic do powiedzenia. To nadal nic nam to nie powiedziało, teoretycznie. Nic, a nic nam to nie powiedziało. Dobra, chodźmy do rezydencji Rainu w takim razie. Bo chyba utknąłem. Czemu ona powiedziała, że ktoś tu lubi Virginia Woolf? Co to miało za znaczenie? Bo ja tego nie rozumiem. Dobra, siadamy na kanapę do babci. Może ma coś do powiedzenia jeszcze. Nie chcę jej tego pokazywać. No, super. Ej, to nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Co my teraz możemy zrobić? Czy ja coś ominąłem? Raport policyjny. No, ale to wszystko jest... Ale właśnie, ale ten list samobójczy. Czy to jest traktowane jako dowód? No, jedyne, co mi tak naprawdę przychodzi do głowy właśnie to znalezienie tego listu. Może coś w nim jest napisane? Dlaczego ona się zabiła? No bo innego sposobu nie wiem. Znaczy nie mam. Ja ominąłem właśnie ten list. No, dobra, szybko z wami. No, ale... Nie masz tam nic? Kurde, nie wiem, naprawdę nie wiem. To jeżeli nie list, to znów chyba musimy lecieć nad jezioro.
Bo Leniemu nie możemy pokazać tego listu. Jasne, lepiej pokazać mi raport policyjny, który zawinęłam sprzed jego nosa. Świetny pomysł. No właśnie o tym mówię, no. I też się to nie podoba. Dobra, chatka nad jeziorem, to chyba jeszcze to nam tylko zostaje. Nic więcej. No, siu. Nie wiem, pokaż jej raport. Kluczyk. Zapomniałem o tym, że my możemy to wszystko łączyć. Kurde, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Żebyśmy się zacięli w tej chwili. Jeszcze raz do rezydencji. Spróbujmy znaleźć może adres. No właśnie, ale bezlotnicza. Mam już ten numer, no ale... Masz ten numer. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Just wait. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat, kurwa, naj. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like, huh, good old Satan, better get... Aha. Brosza, które dostałem od księdza na pogrzebie. Logo rzuca się w oczy, ale poza tym zwykłe kościelne pranie mózgu. Odkupienie grzechów, zbawienie i inne takie. U dołu jest też adres, gdybym kiedyś chciała się nawrócić czy coś. Niech. Tego dnia szatan będzie musiał zostawać na łyżwach. No, a czy nie mogę też tego użyć? Nie mogę. Ej, przestań mi grę wyłączać. Jestem fanką tego pomysłu. Teraz to bym sam zapalił, bo się naciąłem. O! Tutaj siedzę, dobra. McConnell. Bez lotnicza McConnell, czy mogę pomóc? Witam. Chciałem zapytać, czy mógłby pan odpowiedzieć mi na kilka pytań? Oczywiście, proszę pytać. Wypadek w 1981. Nie wie pan, co się stało Josephowi Rainowi w roku 1981? Wiem tylko, że wtedy już tutaj nie stacjonował. Opuścił siły powietrzne wiele lat wcześniej. Jednak jako mieszkaniec Conwell Springs słyszałem plotki, jak chyba każdy. Jak to się stało, że szeryf znalazł go pokiereszowanego, wychodzącego z lasu z niewyjaśnionym urazem mózgu. Nie przypuszcza pan, co mógł tam robić? Obawiam się, że nie. Jestem jednak pewien, że nie ma to nic wspólnego z tą bazą i jej działaniami. Rozumiem. Co pan wie o jego służbie w McConnell? Joseph Rain to u nas legenda. Jego stos medali waży pewnie więcej niż moje auto. Miałem przyjemność poznać go przed wypadkiem i muszę przyznać, że to niesamowicie inspirujący człowiek. Daję głowę, że mianowaliby go generałem, gdyby tu został. Wiadomo, dlaczego odszedł? Na zdjęciach z wojny wygląda na szczęśliwego. Pani z rodziny? Jestem jego wnuczką. W takim razie moje kondolencje. Słyszałem, że zmarł. Dzięki, kolego. To dlaczego odszedł? O zmarłych źle się nie mówi, ale niektórzy sądzą, że wojna go zniszczyła. Stres pourazowy. Ja tak nie uważam. Kiedy go spotkałem, roztaczał taką aurę, jakby niczego się nie bał. Może czuł się winny. W końcu odebrał wiele żyć. Ale to już moje domysły. Rozumiem. Dzięki za przemyślenia.
baza lotnicza McConnell. Co może mi pan powiedzieć o bazie lotniczej McConnell? To jedna z najstarszych baz w Stanach. Powstała podczas I wojny światowej. Głównym celem jest wyszkolenie pilotów, myśliwców. Szkoła lotnicza McConnell cieszy się wielką renomą w całym kraju. Pod koniec lat 80. ograniczono liczbę przyjmowanych cywilów ze względu na wysokie wymagania. Najsłynniejsi piloci w historii USA, jakby choćby Ethan Płomień Jenkins, Joseph Myśliciel Lorraine czy Brett Zbawca Myers. Brett Zbawca Myers. O kurde. Szkolili się w tej bazie. Prawdopodobnie jak słynny inżynier Charles Wade. Niektórzy mówią, że wiele swoich przełomowych pomysłów zaczerpnął od byłego inżyniera naczelnego, Nilsa Bluma. Ciekawe. Dziękuję za lekcję historii. Lily Myers. To musi być córka w takim razie. Ja widzę i to bardzo. Rodzina Myersów. No, jak nie? Przecież podali ci nazwisko na tacy. Myers. Hojrak, pseudonim. Kojarzy pan lotnika o pseudonimie Hojrak? Przykro mi, proszę pani. Znam tu wszystkie pseudonimy, ale o tym nie słyszałem. Może chodzić o kogoś, kto służył w czasie II wojny światowej. Niestety nie przechowujemy danych dotyczących pseudonimów. Jedynym wyjściem jest kontakt z kimś, kto tu wcześniej... Wówczas, stacjonował. Jakieś sugestie? Jedyna osoba, która przychodzi mi na myśl, to Charles Wade. Ten miliarder stacjonował McConnell? Do czasu, aż stworzył Wade Industries w latach 60. Staram się skontaktować z Charlesem Wade'em. Wie pan, jak mogę to zrobić? Pani wybaczy, ale Charles Wade to osoba publiczna. Bardzo nas prosił, abyśmy nikomu nie zdradzali informacji na jego temat. Nie mógłby pan zrobić wyjątku? Naprawdę muszę z nim porozmawiać. Nie da rady. Nie jestem w stanie pani pomóc, chyba że to sprawa służbowa. Udawaj policjantkę. Ależ mam sprawę służbową. Dzwoni zastępca Regan z biura szeryfa w Conwell Springs. Sprytnie. Ale wie pani co to identyfikator dzwoniącego? Widzę przecież, że nie dzwoni pani z posterunku. Do widzenia. Cholera. Dzwoniąc stąd, nic nie zdziałam. I już teraz mam pomysła, moi drodzy, mam pomysła. Ale jeszcze zadzwonimy do pokoju w akademiku. Może nam coś powiedzą. Cześć, mówi Eileen. Ja tak was przepraszam, bo ja piję kawę jeszcze w tej chwili, dlatego czasem możecie usłyszeć, jak mi łyżka lata w kubku, bo piję to jedną ręką. I to jeszcze lewą. Ja jestem lewo upośledzony. Dobra. Hej, to ja, Kat. O, cześć, co tam? Baza lotnicza w McConnell. Nie ma potrzeby. Próbuję znaleźć pewnego gościa, mam tylko jego ksywkę. Hojrak. Co ci o nim wiadomo? Niewiele. Zdaje się, że służył w siłach powietrznych razem z dziadkiem. Może warto poszukać tam kogoś, kto go znał. Tak, warto spróbować. Charles Wade. Próbuję skontaktować się z Charlesem Wade'em, wiesz, tym inżynierem. Wow, naprawdę? Po co? To jest skomplikowane, ale znali się z dziadkiem, byli razem na wojnie. Na pewno niełatwo dotrzeć do takiej osoby. Tak, właśnie się o tym przekonuję. Może spytaj kogoś z sił powietrznych, skoro służył tam z twoim dziadkiem. Tak, może warto spróbować. Wiecie co, wydaje mi się, że dzwoniąc do pokoju, mamy wskazówki dotyczące tych wszystkich zagadek. Dobra, a tak naprawdę jeżeli nie mamy o czym rozmawiać, to znaczy, że jeszcze nie poznaliśmy dokładnie wszystkich rzeczy, które pozwolą nam na konfrontację z daną zagadką. Mam pomysł taki, że jedziemy teraz na posterunek. Tam były dwa telefony, tylko znów musimy niestety rukawę wylać. No trochę marnotrawstwo, Boże, jestem upośledzony dzisiaj. W sumie wstałem z półtorej godziny temu, ale okej.
Musiałem odespać poranne wstawanie, bo inaczej to by była lipa. Dobra, tu jest telefon. Oho, mamy cię. Baza lotnicza McConnell, w czym mogę pomóc? Witam. Chciałem zapytać, czy mógłby pan odpowiedzieć mi na kilka pytań? Oczywiście, proszę pytać. Charles Wade. Staram się skontaktować z Charlesem Wade'em. Wie pan, jak mogę to zrobić? Pani wybaczy, ale Charles Wade to osoba publiczna. Dobra. Udaję policjantkę. Ależ mam swoją służbową. Dzwoni zastępca Reagan z biura szeryfa w Conwell Springs. Widzę, że rzeczywiście dzwoni pani z posterunku. Jest pani policjantką? Bo nie wiesz mi pani. Zagraź, że go zgłosisz. Zignoruj jego wątpliwości. Oskarż go o seksizm. Co to ma znaczyć? To dlatego, że jestem kobietą, prawda? Kobiety nie powinny pracować w służbach cywilnych? To seksistowskie. Nie zupełnie o to... Ma pan pojęcie, przez co muszę przechodzić każdego dnia? Nikt nie traktuje mnie poważnie. Nachalne spojrzenia, podteksty. Mam tego... Dobrze, spokojnie. Zerknę w akta. Wiedziałem, że to przejdzie. Wiedziałem, że to przejdzie. Numer to 555-7641. Dzięki wielkie. Posiadłość Wade'ów. Co, dzwonimy? No. Rezydencja Wade'ów. Witam, tu Kat Rainey. Przepraszam, Katie Rain. Czy zostałem Charlesa Wade? Wade'a, Boże, Shiro, weź, człowieku. Ogar. On już tu nie mieszka. O co chodzi? Czego pan mi chce od mojego ojca? Chciałem tylko zamienić słówko z panem Wade'em. Chodzi o mojego dziadka, Rosa Reina. Spóźniłaś się o 20 lat, dziewczyno. Mój ojciec nie ma ani czasu, ani siły, żeby z wami gadać. Ale... Koniec tej rozmowy. Dopóki mój ojciec jasno nie powie, że chce z tobą rozmawiać, zapomnij. Co za nadęta wiedźma. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Tak czy inaczej porozmawiam z tym staruszkiem. No dobra. Tylko teraz tak. Jakie mamy dalsze rozwinięcia naszego planu? Opowiem szczerze, że nie mam pojęcia. Na pewno teraz widzę, że ten dziadek nasz pseudo, pan Rain. Wiecie, czy mamy jakieś nowe teksty dialogowe? Nie. Ogólnie pracował z Myersami. Znaczy, przynajmniej tak mi się wydaje, że ojciec tej dziewczynki pracował z naszym dziadkiem. Ojciec dziewczynki z dziadkiem? Albo dziadek, znaczy ojciec ojca dziewczynki, czyli dziadek tej dziewczynki pracował z naszym dziadkiem. Dobra, tylko gdzie my teraz musimy iść? Komisariat byliśmy, cmentarz byliśmy, rezydencja Rainów byliśmy, Headcanady Jarom, ale my nic nie mamy takiego, żeby tutaj w ogóle coś dalej kombinować. Myślę. Przynajmniej staram się myśleć. Muszę teraz po numerze coś sprawdzić. Dobra, zadzwonimy do akademika. Dobra, Eileen, uspokój się. No teraz to o nic już nie pytasz. No serio, nic nie mogę zapytać. O nic nie mogę zapytać.
Co my się tak naprawdę dowiedzieliśmy? Mamy tylko numer telefonu. Mamy tylko numer telefonu. Co my dalej możemy zrobić? No ciebie też nie możemy o nic zapytać. Ja coś przegapiam, tylko jeszcze nie wiem co. Nie wiem co przegapiam, ale coś przegapiam. Na numer nie zadzwonimy jeszcze raz, no bo to nie ma sensu. No chyba, że będziemy tak spamować. Czekajcie, spróbujmy zaspamować. Może jak zadzwonimy jeszcze raz, to coś nam odpowie. A może to właśnie o to chodzi, żeby zadzwonić 2-3 razy. Nie sądzę, ale spróbujmy. Odbieraj, Mendo jedna. Dodzwoniłaś się do Erika Wade. Zostaw wiadomość po sygnale. Erika Wade. Chciałbym zostawić tu wiadomość, ale nie wiem jeszcze jaką. Prześpię się z tym i spróbuję wymyślić coś jutro. Co mam iść spać? Co jest? A to mam iść spać? Serio? Prześpię się z tym? Tylko walizka. Nic nie ma. Papiery, maszyna. To nie tu. Nadal myślę. I mi nie wychodzi. Cholera. Nie mamy ani tutaj, kurde, no, żadnych akt. No serio, nie mam punktu zaczepienia. Lenny nie ma nic do powiedzenia w tej chwili. Szeryf raczej też nie będzie miał nic do powiedzenia. Chyba, że zadzwonimy jeszcze raz do bazy. Dobra, dzwonimy jeszcze raz do bazy, zobaczymy. Może to jest właśnie to. Może, nie wiem, zapytamy o adres tego. Pana Wade'a. Dobra. McConnell, baza lotnicza. Dobra, to już znamy. Mam jego numer, tego było trzeba, no, czyli nie. Co my mamy zrobić? Kurde. Może bezdomny nam coś powie. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, moi drodzy, nie chcę was tutaj zamęczać dalszym tym tutaj łażeniem. Jak coś znajdę, to z pewnością zobaczymy to już w następnym odcinku. I tak jest już 29,5 minuty nagrania. No jeszcze mam jeden pomysł, żeby jeszcze tej książki terapeutycznej zobaczyć, ale raczej to nie będzie to. No właśnie. Mam ten numer, no niezbyt. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla was Shiro, a my się widzimy już w następnym odcinku z Katie Rain. Trzymajcie się.
No i hej, hej.